Dzień dobry. Kłaniam się tradycyjnie, jak w każdą niedzielę. Mam przyjemność gościć Państwa na swoim kanale. Zwolenników Feng Shui, zwolenników astrologii serdecznie witam oraz jeszcze zapraszam na opis cech energii planet, jak i klimatów Feng Shui na 7 kolejnych dni. Zaczniemy od 30 dnia grudnia, od środy, skończymy 5 dnia stycznia we wtorek. A tak trochę dziwnie, bo zaczniemy od środy 30 dnia grudnia, a w środę 30 grudnia jest pełnia księżyca, która tradycyjnie winna kończyć, a nie rozpoczynać, ale my rozpoczniemy. Drodzy Państwo, jedna uwaga, mój tembr głosu jest no zupełnie inny, ponieważ tak dalece dopadło mi przeziębienie, jestem cały mokry. Nawet zastanawiałem się, czy nie odpuścić sobie dzisiejszego spotkania z Państwem. No ale lubię mieć kontakt z Wami, lubię gościć też na swoim kanale Państwa, a myślę sobie, że te podpowiedzi, które usłyszycie, mogą się przydać. Krótko, zwięźle i na temat dzisiaj będzie, nie będę się rozwodzić, nie będę omawiać energii, które nie mają większego znaczenia, bo po prostu źle się czuję. Proszę wybaczyć. Trzydziesty dzień grudnia w środę, 4:28, pełnia księżyca. Księżyc w raku, w 9 stopniu raka, u siebie potężna energia księżyca, potężna. Drodzy Państwo, kosmogram zrobiony na 4:28 dla Polski wyznaczył ascendent w 27 stopniu Skorpiona. Potęga uczuć. I akcentowane to będzie wielką ochotą bycia, współżycia, wymiany, wzajemnej pomocy dla najbliższej rodziny. Nasze korzenie. Rodzice, dziadkowie, no i w drugą stronę nasze dzieci, czyli to, co nas łączy poza dyskusją, te więzy krwi, będą najbardziej istotne. I wszystko byłoby tak, jak należy, ale przez cały dzień trwać będzie kwadratura między Wenus a Neptunem. Szanowni Państwo, wiele pomyłek, wiele nietrafnych decyzji. Tradycja, kwadratura z Neptunem, widzimy rzeczywistość w jej nienaturalnych kształtach. Świat przez zmąconą wodę. Dlatego po pierwsze pełnia kończy, a po drugie towarzyszący aspekt tej właśnie pełni, ta kwadratura między Wenus a Neptunem, może doprowadzić do wielu, wielu pomyłek, złej interpretacji rzeczywistości. Nade wszystko proszę wystrzegać się, by w tym właśnie dniu składać jakiekolwiek deklaracje, obietnice. Nic z tego nie wyjdzie. Nam się będzie wydawać, że to żaden kłopot. Ja ci pomogę, ja ci tam no, zrobię coś, ale będą to tylko słowa. Nie będzie poparte naszymi działaniami. Wielką ochotę mieć będziemy, by pomóc komuś, poza wątpieniem, ale no, nie wszystkie te nasze działania zakończą się sukcesem i tak jak tego oczekujemy. Raz jeszcze akcentuję, w środę 30 dnia grudnia podczas pełni księżyca wiele, wiele pomyłek.
nie tylko pomyłek, ale i nikczemności, i kłamstw, i złudy, i takie bujanie w obłokach bez żadnej podstawy pragmatycznego życia. Tak w wielkim skrócie o tej pełni i no niestety tej kwadraturze Wenus z Neptunem. Drodzy Państwo, nie musi to tyczyć roczników kozy, świnek i zająca, bawoł, no tym bardziej. Nie obiecujcie w tym dniu niczego nikomu, po prostu. Jak chcecie zachować dobrą opinię o sobie, że można na Was polegać, to nie ryzykujcie. Nie ryzykujcie w tym dniu, żadnych deklaracji nie składajcie. Ósmy urzędnik, niebezpieczny. No, tradycyjnie akcentuję tutaj te sporty ekstremalne, wspinaczki, wszystko co gdzieś jest związane z ryzykiem, no to w tym dniu na pewno nie. Niekorzystne będzie, możemy naprawdę ulec jakiemuś, no nie chcę powiedzieć wypadkowi, ale no z usterką dla naszego zdrowia. Może tak się skończyć. I szanowni Państwo, dlatego dobrze byłoby wyciszyć się, trochę zadumy, przemyśleń, w spokoju będzie wielce korzystne w tym dniu. Nade wszystko nie wyruszać w morskie podróże, poza wszelką dyskusją. W ogóle w dalekie podróże, ale akcentuję tutaj feng shui, morskie podróże. I szanowni Państwo, tak w wielkim skrócie pełnia księżyca i kwadratura Wenus z Neptunem. Ostatni dzień roku, w czwartek. Księżyc w dalszym ciągu w raczku o godzinie 19:57 przejdzie do znaku lwa. I drodzy Państwo, no niekoniecznie w tym dniu możemy czuć spokój, odprężenie i relaks. Wprost przeciwnie, księżyc będzie w opozycji z Plutonem. No gdzieś nam tam głęboko może jakiś temat nie dawać spokoju. Coś nas będzie dręczyć. Coś trzeba będzie, nie wiem, wymyślić, zakończyć, coś zrobić. No opozycja z Plutonem, księżyca oczywiście, takie energie wywołuje i prowokuje. Nie będziemy po prostu mieć spokoju. Coś się dziać tam będzie takiego, że pojawi się niepokój. Kolejny aspekt, drodzy Państwo, około 14. Księżyc, kwadratura Mars. No również brak spokoju. Coś trudno zdefiniować, to coś, ale będziemy usilnie starać się wyciszyć. Z wielkim trudem osiągniemy taki stan, żeby się wyciszyć. To się nie da po prostu. No. I drodzy Państwo, kończymy dzień i kończymy rok, księżyc w opozycji z Saturnem. Czyli dzień, jakby nie patrzeć, ostatni dzień tego roku, wielce niekorzystny, jeśli chodzi o energię planet. Dwie opozycje i jedna kwadratura księżyca. Chaos. Szukanie. Trudno powiedzieć tak do końca czegoś. Słabe energie, księżyc w kwadraturze z Marsem, ale gdzieś nam tam będzie jeszcze coś przeszkadzać, że możemy, nie wiem, stoczyć jakąś małą walkę, małą bitwę. Ostatni dzień roku nie będzie korzystny, drodzy Państwo. Nie musi to tyczyć oczywiście wszystkich, a szczególnie roczników, małpek,
Smoka i szczura, tygrysy, ty bardziej w tym dniu. No, kończcie rok w spokoju. Tego wam życzę. 9 urzędnik niosący sukces. No jeśli ktoś będzie chciał złożyć wizytę u lekarza, dobry dzień, pozbyć się czegoś, dobry dzień. Ostatni dzień roku, no to trudno powiedzieć, prawda, co nam tutaj do głowy przyjdzie, ale znacząca większość populacji ludzkiej kończy, a nie rozpoczyna niczego nowego. A już nade wszystko sprawy prawne związane z kodeksem prawa nie w tym dniu, nie w tym dniu. Pierwszy dzień nowego roku w piątek, 1 styczeń. Księżyc w znaku lwa. Myślę sobie, że każdy z nas odczuje w tym dniu swoją wartość. Doceni siebie za całokształt. I będzie to taki dzień, w którym możemy śmiało spojrzeć w przyszłość. Ponieważ lew nie da sobą manipulować. Nie wyraża zgody, żeby ktoś narzucał jemu, masz to zrobić, czy to zrobić. Lew jest królem. To on decyduje, co zrobi i jak podwładni, czy ci, którzy są niżej w hierarchii społecznej również powinni funkcjonować. Tak jak powiedziałem, lew jest królem, docenia własną wartość. I te energie pierwszego dnia stycznia będą motywować nas do tego, byśmy rozpoczęli nowe życie, żeby nas doceniono, żeby nikt nie mówił nam, co mamy robić. Pierwszy dzień stycznia będzie taki klimaty energetyczne wnosił. Korzystny będzie to dzień dla kogutów, bawołów i węży. No ja prawdopodobnie i zajączki, no weźmy sobie wolne. Nie wychodźmy z łóżka, bo to nie będzie dla nas korzystny dzień. Drodzy Państwo, jeden jedyny aspekt, który trwać będzie cały dzień. Merkury w sekstylu z Neptunem. Duża intuicja, duże rozumienie. Wejście trochę głębiej w jakiś obszar życia. Jakiś poziom życia. Zdefiniować, zrozumieć. Dzień taki na przemyślenia, nie do aktywności. Dlaczego też mówię o tej aktywności, że to nie będzie dobry dzień? Ponieważ, drodzy Państwo, Księżyc również stworzy w tym dniu kwadraturę z Uranem. To jest bunt przeciwko zakazom, nakazom. Wiadomą rzeczą jest, że do 1 stycznia ta godzina policyjna to chyba do 6 rano. No to od razu Państwu powiadam, że policja będzie miała masę pracy, zajęć, ponieważ bardzo dużo osób będzie mieć w nosie godzinę policyjną. Przepraszam, że tak określam, ale Księżyc w kwadraturze z Uranem to jest bunt przeciwko władzy, która narzuca, do której możemy być, od której nie musimy, i tak dalej, i tak dalej. Bunt, po prostu bunt.
Nie poleca się również w tym dniu, by odwiedzać chorych, jak i szerokim łukiem omijać nieprzyjazne miejsca. Czyli pierwszy dzień stycznia wymusi, tak w cudzysłowie, wymusi na nas refleksję i zastanowienie się, jak wejść w nowy rok, żebym był doceniony, dowartościowany, bo zasługuję na to. Od taka chwila refleksja w nowym roku. No i przy okazji, jak już jestem przy pierwszym dniu nowego roku, to drodzy Państwo, najszczersze życzenia. Z całego serca życzę Państwu, by ten rozpoczynający się 2021 rok o wibracji 5, piątka jest szczęśliwa, czwórka nie była szczęśliwa, piątka tak. W związku z tym miejmy cały czas to światło przed nami, bo idziemy w stronę wolności, różnorodności, tolerancji wobec innych ludzi. Ten rok tak się zaczynać będzie. Sobota, drugi dzień stycznia. A jeszcze na chwilę do piątku wrócę. Piątek pod panowaniem 10 urzędnika przyjmującego. Nie wspomniałem. Teraz informuję. Drodzy Państwo, księżyc w dalszym ciągu u króla, czyli w lwie, i w końcu dwa trygony księżyca, i to z Marsem i z Wenus. No, szanowni Państwo, ci, którzy się kochają, szanują, dbają o siebie, są atrakcyjni dla siebie, to będzie ich dzień. Mars, signifikator mężczyzny, Wenus, kobiety i dwa trygony z księżycem. No, szanowni Państwo, naprawdę to może być sobota zakochanych, po prostu zakochanych. I tych, którzy są od wielu lat ze sobą, czują się bezpiecznie, mają wsparcie. Wielce atrakcyjne energie, żeby poczuć raz jeszcze, przekonać się raz jeszcze. Oczywiście nie wystawiajmy na próby naszych partnerów, małżonków czy małżonki, bo to nie idzie o to. Natomiast ten dzień będzie podawać nam energię, które ukierunkują nasze odczucia do tej postaci, która jest nam najbliższa. Piękny dzień na miłość, piękny dzień. 11. Urzędnik otwierający. No i mimo tego, że sobota, to jeżeli ktoś miał zamysł od nowego roku rozpocząć biznes, uruchomić coś, jakąś działalność gospodarczą, to drugi dzień stycznia będzie korzystnym. Rozpocząć pracę również. Korzystny dzień. Podpisać umowę i wszelkie otwarcia. Korzystny dzień. Prace ziemne nie wskazane są w tym dniu. Dzień korzystny dla roczników piesków, tygrysów i koników. Smoki w tym dniu bardziej ostrożnie proszę. Trzeci dzień stycznia, w niedzielę. Drodzy Państwo, poza wszelką dyskusją, najbardziej korzystny dzień, żeby zamknąć poprzedni rok. Nie ciągnąć już niczego. Po prostu niczego.
I to w każdym obszarze i poziomie życia. To też się odnosi do niekorzystnych relacji, układów, spółek. Wchodzimy w nowe. Zróbmy miejsce na nowe. A niedziela będzie to znakomitym dniem, żeby właśnie pożegnać stare. Wszystkiego, czego mamy serdecznie dosyć, należy właśnie zakończyć w niedzielę. 12 urzędnik zamykający. Nie inaugurujemy niczego. Kończymy wszystko, co jest do skończenia, do zakończenia, właśnie w niedzielę. Pusty bieg księżyca od 00 do 3.13. O 3.13 księżyc przejdzie do znaku panny. Jedyny aspekt księżyca. Księżyc utworzy trygon z Uranem. Drodzy Państwo, no, telepatia, rozwiązania naszych dylematów przyjdą nam do głowy w sposób bardzo szybki, nawet niespodziewany. Mamy jakiś dylemat, będziemy chcieli coś poprawić, wnieść jakieś korekty, ale jeszcze tak do końca nie mamy pewności, czy sposób, który wybraliśmy, jest korzystny. To wyciszmy się trochę w niedzielę i Uran, telepatia, rozwiązanie nam samo wpadnie do głowy. Przepiękne energie w niedzielę. Jeśli chodzi o pomysł na rozwiązanie naszych dylematów, naszych kłopotów, jak również pomysł, żeby wnieść coś zupełnie nowego, inny obszar naszego życia, ale otwórzmy się na to, a żeby się otworzyć, to wyciszmy się chwilę i porozmawiajmy tak sami ze sobą. Co ci tam do szczęścia jest potrzebne? Jak chcesz to osiągnąć? A może wycisz się, wyjdź z tego chaosu. Daj sobie chwilę, a rozwiązanie przyjdzie samo do głowy. Świetna niedziela, drodzy Państwo, żeby również kończyć wszystko, czego mamy serdecznie dosyć. Dzień korzystny dla roczników, świnek, zajączków i kozy. Węże, no polecam wyciszenie się w tym dniu poza wszelką dyskusją. Stycznia, w poniedziałek. Pusty bieg księżyca od 23.34 przeniesie się na wtorek. W dalszym ciągu księżyc w znaku panny i, drodzy Państwo, sympatyczne układy aspektów księżyca. Trygon ze Słońcem, trygon z Merkurym i trygon z Plutonem. Świetne samopoczucie to number one. Po drugie, głębia odczuć, w tym samym kierunku zmierzać będzie co nasza logika. Czyli pomyłka niemożliwa. Bo nawet to, co odczujemy, Merkury to zdefiniuje, zrozumie i potwierdzi, że dobrze, że na dobrej drodze jesteśmy. Że powinniśmy tak właśnie postąpić, czy tak właśnie działać. Bezbłędny dzień, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Tylko, że, drodzy Państwo, należałoby mieć wiedzę, że Merkury zdefiniuje to, co nam tam w duszy gra. Mówiąc językiem prosty, co nam w duszy gra. Natomiast niech Merkury nie wymyśla różnych dziwnych rzeczy, no bo to musi być potwierdzenie tam w środku. Jedno i drugie idzie w parze.
Jeśli tam poczujemy, a Merkury tego nie zdefiniuje, nasza logika tego nie zaakceptuje, nie otrąci, no to również może być to jakiś błąd. To musi być jedność, po prostu jedność. Ale poniedziałek, świetny dzień na podejmowanie decyzji, świetny dzień. I tutaj nie ma pomyłki, drugi dzień pod panowaniem 12 urzędnika zamykającego. Dzianek będzie korzystny dla roczników szczurków, smoków i małpek. No, koliki z wielką ostrożnością w tym dniu. Bardzo proszę. I drodzy Państwo, akcentuję raz jeszcze poniedziałek. Jeśli będziecie chcieć, czy mieć ochotę, potrzebę zdefiniować coś, określić to mianem takim w 100%, że tak to wygląda, tak to czuję i tak jest faktycznie, to poniedziałek znakomity. Wtorek, piąty dzień stycznia. Kolejny piękny dzień, drodzy Państwo, na podjęcie decyzji. Z tą różnicą, że to już dzień będzie pod panowaniem pierwszego urzędnika ustanawiającego. Rozpoczynać właśnie w tym dniu, w zgodzie z tym, jakie decyzje podjęliśmy, będzie znakomitym okresem czasu. Wtorek. Szanowni Państwo, pusty bieg Księżyca zakończy się o 7:42. O tej porze Księżyc wejdzie do znaku wagi. I tak po kolei. Około godziny 10 Księżyc w trygonie z Saturnem. Około 13 Księżyc w trygonie z Jowiszem. I przez cały dzień trwać będzie aspekt koniunkcja Merkurego z Plutonem. No tutaj to bym był trochę nawet ostrożny, bo znając cechy Plutona, no nie ma gwarancji, że komuś decyzja może czkawką się odbić. No bo Pluton, jeżeli już upatrzył sobie kogoś i ma jakieś anse, oczywiście on tego nie okaże, ale wykorzysta moment, żeby się odpłacić pięknym za nadobne. I ta koniunkcja Merkurego z Plutonem może być prowokującą nas do tego, żebyśmy wzięli odwet za swoją krzywdę. Nawet w cudzysłowie krzywdę. Ale tak ją odebraliśmy. Jakieś postępowanie, jakieś zdanie, tekst na nasz temat, który nas zagotował tam w środku, no to w tym właśnie dniu możemy odpłacić temu komuś, kto nam zrobił krzywdę. Bo Pluton nie zapomina. Nie zapomina. Bo wielokroć razy mówiłem Państwu, taką metamorfozę używając, że Pluton i jego energie porównywalne są do bomby jądrowej z włączonym zapalnikiem zegarowym. Ten zapalnik zegarowy może tykać, cykać przez całe życie. Ale jak nie będzie okazji, to nie wybuchnie. Ale jak tylko nadarzy się jakaś sposobność, żeby odwzajemnić się przeciwnikowi, no to nie będzie czego zbierać ani zamiatać. Zniszczenie totalne. Tak to może się objawić. Natomiast, drodzy Państwo, dwa wcześniejsze aspekty Księżyca w trygonie z Saturnem i w trygonie z Jowiszem, dużo szczęścia, dużo sprzyjających okoliczności. Nawet coś, czego się nie spodziewaliśmy w efekcie pozytywnego objawienia tych energii, może się nam tutaj przytrafić. Dobry czas, tylko oczywiście za wyjątkiem, no, nie miejmy ochotę naprawdę kogoś wdeptać w ziemię, no.
bo taka okazja będzie i trzeba się odwdzięczyć, odwzajemnić. Tego unikajmy. I tak jak powiedziałem, dzień pod panowaniem pierwszego urzędnika ustanawiającego. W związku z tym ruszamy do przodu. Uruchamiamy, inaugurujemy, otwieramy, rozpoczynamy nowe. Od wtorku znakomity czas. Nie chcę tutaj zaraz wymieniać, prawda, co w jakich obszarach życia. Wszystko otwieramy, uruchamiamy, inaugurujemy. Nowości wprowadzamy w swoje życie. Od wtorku 5 dnia stycznia. Również, drodzy Państwo, no, wizyty u lekarza, dalekie podróże, zmiana miejsca zamieszkania, wszelkiego rodzaju inauguracje, ale już w tym dniu ani nie burzymy, ani nie niszczymy, nie kończymy, wprost przeciwnie, rozpoczynamy. I cóż jest jeszcze ważnego, jeśli chodzi o 5 dzień stycznia? Wchodzimy w miesiąc pod panowaniem bawoła. I ten czas zakończy się 2 lutego, czyli od wtorku, no bawoły macie farta, bo miesiąc należeć będzie do Was. I tyle na temat wtorku. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Raz jeszcze przepraszam, ale moja niedyspozycja niestety, ale wymusza na mnie, że dajemy sobie dzisiaj już spokój i koniec. Raz jeszcze, drodzy Państwo, wchodzimy w nowy rok. W związku z tym, korzystając z okazji, tradycja u mnie, trzymam kciuki za wszystko, co cudowne w tym roku. Nade wszystko kapitalnego zdrowia, spokoju, radości, uśmiechu i niech nam życie płynie bez żadnych kłopotów, bez żadnych problemów. Tego życzę, drodzy Państwo. Uprzejmie dziękuję za poświęcony czas i do kolejnej niedzieli. Do widzenia Państwu. Thank you.